Ejo, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Inside. Lecimy dalej naszym chłopaczkiem. Chcemy się dowiedzieć w końcu, kto go goni. Chcemy się wiedzieć, czemu go gonią, czemu robią pranie mózgu ludziom, czemu maltretują biedne świnki prosiaczki. Ja tego nie daruję. Okej, otworzyłem drzwi na dalszym planie. I jak mi to pomaga? Dobra. Zakładam, że stamtąd ktoś wyjdzie. Nie, tam ktoś ma wejść. Oni się mają ze sobą zde... What the fuck? A oni mają obydwoje stanąć na tych... Okej, dobra. Nie mam pojęcia, co właśnie zrobiłem, chyba ich zepsułem. Nie mogę sterować jednym, prawda? Ajajajaj. Okej, więc teraz muszę najwyraźniej zamknąć te drzwi. Bo oni się zdesynchronizowali, nie mogą teraz się wyrównać, tak jakby. Teraz się wyrównają obydwoje. I obydwoje symetrycznie wrócą na swoje płyty naciskowe, otwierając mi wyjście. Genialne, no ale wystarczyło chwilę pomyśleć, ja już miałem takie... Coś zrąbałem tak permanentnie? No to by było całkiem w moim stylu. Kartony. Przynajmniej w tej grze nie będziemy się gliczować w kartonach. Myślę, że to prawie na pewno. Te przebłyski światła takie są takie... Nie wiem, dają taką nadzieję, że wow, gdzieś tu docieramy, coś będzie lepszego niż te ciemne lasy, na których byliśmy na samym początku, ale... Oho, slide i nagle będzie skok. Standard. Ale... Coś mam wrażenie, że ta gra wcale nie zakończy się dobrze. Nie wiem, to jest tylko moje wrażenie. Hops. Spokojnie, nie zleć na dół. Chociaż mówią, że... Ajdź, im wyżej wzejdziesz, tym mocniej upadniesz. Więc może... Zejdźmy sobie poziom niżej. Tak, to jest dobry pomysł. Się teraz kojarzy ten wielki napis z żarówek hotel w Limbo. Okej, okay. Schodzimy na dół. Nie, trzymaj się tego, co ja zrobiłem? Miałeś się trzymać, ja myślałem, że możesz zjechać po tej rynnie, nie chciałem zaskakiwać. Fuck. No cóż, po prostu byłem wise'em. Jak zawsze. Super, nie bądźcie mną. Będziecie żyć lepiej. I to tupanie, te takie basy przy tupaniu w sławkach, słychać jak bicie serca. Okej, okay. Trzeba było wyrwać deski. Chodź, może skakanie nie było potrzebne. Nie dam rady tam doskoczyć. Co jest grane? Jak ja mam to zrobić? Może po prostu muszę przestawić drabinę. Chwila, mogę? Tak, dokładnie, wystarczy ją przechylić. Genialne. Okej, dźwignia. Okej, okay, hej! Jednooki! Mogłem tej dźwigni... Czemu on zaczyna się ruszać, kiedy światło na niego pada? Okej... Easy. Ale... Szybko! Szybko! Dobrze! Au! Po co ja to włączyłem? A jeżeli tego nie włączę, to mogę tam iść? A, tak. Miałem najpierw przejść tędy na spokojnie.
otworzyć tę kratę, a potem dopiero uruchomić destroyery, czy cokolwiek to jest. W sumie logiczne. Trzyma się kupy. Tylko ja nie jestem zbyt ostrożny, a powinienem być minimalnie bardziej ostrożny. Okej. Żegnam. Jedziemy. Ta gra dowali czymś mocnym, ja to wiem. Ona dowali czymś mocnym w najmniej spodziewanym momencie. Ja to czuję po prostu w życiu. O nie. O nie. To było złe. To było bardzo złe. O nie, nie, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Ja jestem zombie, tak jak reszta. My zombie. Mamy się dobrze wszyscy. Tak, uwielbiamy się nawzajem. Zombie górą. Okej. Mają na nas oko. Perfekto. Praktycznie idealnie. Oj, czemu to tak mruga? Jest zaniepokojone czymś. Co ja zrobiłem? Jasna cholera! To jest niepokojące. Okej. Oszukaliśmy system. W przenośni dosłownie. Czyżby przestał mnie obserwować? Czy mogę już uciekać? Chyba nie do końca. Przynajmniej ta kamera przestała mieć na mnie oko. Oko! See what I did there? Mam uciekać czy co? Piesku, spokojnie. Piesku! Uwielbiam psy. Kocham psy. Ale ten pies to kawał skurwypsa. Co jest? No nie powinienem się skubić na grze. A nie. Skurwypies. Boże. A no nie chciałem się obracać. Głupia gałka. Ledwo ją tkniesz, a on już idzie w inną stronę. No nie chciałem. Czemu? Jesus. Okej, easy, spokojnie. Piesek mnie teraz wykryje
i myślę, że zaraz, kiedy włączą latarkę na mnie, to ja powinienem uciekać. Uciekaj! Od razu uciekaj! Masz jedyną szansę! Yeah, dobrze! Tak się to robi, szmaty! Cześć, chłopaki! O cholera, on dalej za mną biegnie. Jasna dupa! No co?! Niepotrzebnie się zatrzymywałem, co? Oh fuck. Nie tędy droga. Muszę chyba poczekać, aż on zbiegnie tym drugim wejściem i będzie musiał się wracać. Chyba tak to muszę tutaj zrobić. No chodź. Chodź tędy. Dobrze! I co teraz, śmieciu? Musisz dookoła wracać. Ojeju, jaki biedny. Łap się tego i do góry. Do góry. Koleś, złap to. Weź mnie stąd, daleko stąd. Take me away. Jezu, jaki to jest chore. Keja, odłączmy się od systemu i może idźmy za tą skrzynką, bo czuję się jakoś bezpieczniej. O, fuck, więc to miałem się zatrzymać na poprzednim boksie, ponieważ teraz nie mam jak tam wejść. Okej, okay, rozumiem. Zaraz to rozminimy. Przesuń mnie tutaj. I stój tutaj. Nie, koleś, nie skacz. Zostań. Życie jest zbyt piękne, żeby skakać. Zostań. Dobra. Otwieramy przejście tą skrzynką i wracamy na tamten boks i jedziemy dalej. Super. Mega staw. Ta gra jest porypana. Jest absolutnie szalona. Jest dziwna, jest nienormalna. Ale za to ją chyba uwielbiam. Tam są schody, nie mogę po nich zejść. Tu u góry coś jest. Czy teraz można zrobić incepcję i sterować kimś innym jeszcze? Oh yes! Jakie porypaństwo. Ale to co mam teraz zrobić? Aha, mam wziąć sobie z powrotem to. Jakie to jest chore. Nie do końca jestem pewien, co mam zrobić. A tam jest płyta naciskowa, dobra. Okej, okay, musimy jeszcze raz wejść w to. I ten koleś teraz nas zaniesie tam. To jest genialne, jest chore i genialne zarazem. Wow. Dobra. Dźwignia. Tam jest jakiś basen czy coś. Może zróbmy to tak, że przesuniemy mnie tak troszkę z tej maniki. Ja będę musiał skoczyć do tej wody tam w środku, prawda? Nie, jeszcze nie! Fucking kurwen machen! Źle! Miałem poczekać, aż to się całe otworzy. Przynajmniej wiemy, co mamy zrobić. Tak sądzę. To jest tylko mój głupi pomysł, no ale może się sprawdzić. Czyż nie? Odpinaj się. Dobrze! Nie, ja myślałem, że woda była dużo wyżej. Okej, okay, to było bardzo idiotyczne i głupie. I niebezpieczne. Ale żyję! Mam się dobrze. Jest okej. Okay. Tędy nie wypłynę, prawda? Gdzieś na lewo trzeba coś znaleźć. Jakieś wyjście czy coś. Deska. Beczka. Karton.
I ściana. Może coś pod wodą. Najwyraźniej musi być coś pod wodą, czego, co muszę znaleźć, bo... Tam nic nie było. To mi wygląda jak coś, co mogę... wyciągnąć. Dobrze, lecimy na górę, płyniemy na górę, bo się podtopię. Okej, mega. Znaleźliśmy nasz podest, naszą tratwę. Teraz bez problemu wejdziemy sobie tam wyżej. Okej, o. Easy peasy. No przecież... Kto by inny przeszedł to tak szybko jak nie ja? Przecież... Przecież jestem taki mądry i w ogóle. O, fajny przycisk, naciśnijmy go, zobaczmy co się stanie. To jest najgłupsza rzecz, jaką mogłeś zrobić. Jaką ja mogłem zrobić, bo teraz go nacisnąłem, no ale... Zadziałało, ten jeden raz. Teraz jest czerwony! Co mogłoby pójść źle? Ding. Mam. Aha. Rozumiem. Do drzwi na prawo się nie dostanę, muszę znaleźć coś, dzięki czemu podpłynę do tego łańcucha. Zobaczmy, co jest w środku. Jeszcze raz, okej. Tutaj coś musi być godnego uwagi, że... żeby to przejść. Nie wiem, czegoś nie zauważyłem prawdopodobnie. Tylko czego? Przycisk sobie odpuścimy. Nie do końca jestem pewien, co mam zrobić. Zostają nam tylko te dwa przyciski, nic więcej. Może coś pod wodą tutaj znajdziemy. Utopiłem się, znalazłem śmierć. O! O, to jest przydatna informacja! Dobrze zatem, już wiem jak to ugryźć. Czekamy aż poziom wody podniesie się do maksimum, nurkujemy. Obniżamy poziom wody, wychodzimy przez drzwi po prawej. Easy stuff, easy peasy. Zaraz to rozgryziemy. Plum 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 plum. Plum 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 plum. Co jest? Co jest? Chciałem obniżyć poziom wody, czy mogę? May I? A, obniżyłem go dwa razy! I się utopiłem, jasna cholera. Ga, to jest trudne! Trudniejsze niż wygląda, raz to kliknij eleven, nie dwa razy. Przyzwyczajenie, że często są różne rzeczy, w których zanim coś się załaduje, to... Na przykład przy grach horrorowych, jak się chodzi o jakimś domu, są przełączniki na ścianach, które włączają... otwierają drzwi, albo włączają światło. W SCP Containment Breach są włączniki. Zawsze mam na przykład właśnie taki odruch, że automatycznie, jak podchodzę do przełącznika, klikam go dwa razy, bo za pierwszym razem mogę być za szybko, za drugim mogę być za późno, któryś z tych razy zawsze trafi, więc zawsze klikam dwa razy i to mi chyba zostało teraz i teraz mnie właśnie grzmoci w zad, bo tak nie powinno być. I płyniemy na górę, come on! Jest, świetnie. Dobrze, leziemy dalej. Leziemy, lezymy, jadymy. Go! A co my tutaj mamy? Zrzućcie na siebie jakąś skrzynkę, to jest jakieś, nie wiem co. Jednak walizka. O!
Rozumiem, czyli teraz tą walizkę musimy zanieść na górę i złapać się łańcucha, żeby się stąd wydostać. Dobra, teraz rozumiem. Mówię, gdzie tu można przejść? Kmini jakieś niestworzone rzeczy. A tu wystarczy po prostu wrócić się do... A, fuck. Za szybki jestem. Podwójne klikanie, no! Sam siebie grzmocę. Hopsa, dziękuję. Mój problem został rozwiązany. Rozwiązałem go sam. Sam go rozwiązałem. To było takie ciężkie, ale podołałem. Jeszcze najlepszy. Dobra, nie. Ta gra wcale nie jest jeszcze trudna. Ona się dopiero zrobi trudna. Mam takie wrażenie. To tak samo jak Limbo. Ale da. Proszę, wyjść z tym światłem. To jest światło nienawiści. O, mogę się pod rurą schować. To jest w tym miejscu, zgadza się? O, cień się przesuwa, dobrze, okej, rozumiem. Fuck. Spokojnie. Bez nerwów. Na szybko nic nie załatwimy. It is good. No nie, no leć w tę stronę. Nie, w drugą! Kur... Fuck! Powiedzcie, że nie jestem wise'ą, co? Spokojnie, damy sobie radę. Tylko nie rushować tego, nie ma co rushować. Rushowanie nigdy nie kończy się dobrze. Jej! Witam panowie, co tam u was? U mnie też świetnie. Poza tym światłem! Okej. Dobra. Ostrożnie. Ciuf. Okej. Wszystko na styk. Ja pierdzielę. Normalnie wycieczka życia. Mogę tu skoczyć na górę? Nie muszę skoczyć na dół, prawda? Ale gruchnął. Prawie wyglądało, jakby tak zdążył się połamać w tym locie, ale dalej biegnie. Dobra. To wygląda jak dobre miejsce na skończenie tego odcinka. Myślę, że lepiej jest to brać partiami krótkimi, powoli, niż wiecie, całość za jednym razem, bo mógłbym tak zrobić, ale sądzę, że to jest troszeczkę, cóż, przesada. Mam wątpię, że ktoś chciał się siedzieć tutaj godzinę i na okrągło oglądać jedno i to samo. Lepiej chyba dawkować to z przerwami. Także to by było tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że serwis wam się podoba. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych.